Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. Te pomniki bez głów w pokoju znaczą coś dużo więcej. One pokazują, co to jest, są symbolem zerwania ciągłości historycznej. I myślę, że gdyby to miejsce przywracać turystyce, społeczeństwu, to należałoby zachować właśnie taki kształt tych pomników, po to, żeby one mówiły, bo te pomniki zdecydowanie mówią więcej bez głów, niż mówiłyby z głowami. One pokazują, co się dzieje, gdy tracimy łączność pomiędzy dawnymi a współczesnymi czasami, co się dzieje, kiedy nie szanujemy historii. Jest charakterystyczne wejście do labiryntu i wyjście, naprzeciw którego stoi kamienny ekran. Pierwotnie ten obiekt nie miał wyjścia tutaj, tylko właśnie można było do niego wejść i wyjść przez labirynt. W miejscu, gdzie stoję, stał pomnik Fryderyka Wielkiego, później przestawiony 150 metrów na południe. Spostrzegam plac Pallady. W końcu niespodzianie gęstych krzaków przerwy na wzgórzu, obsadzonym wdzięcznie topolami, wystawiono wspaniały posąg dla Minerwy. Z bojaźnią wstępowałem na stopnie posągu, ale nowe znowu dzieła zwabiły do patrzenia oko. Pokazuje się kilka wysp. Tymczasem z portu umyślnie na kanale zbudowanego wypłynęły przybrane baty, przybrane ustrojone, które nas na drugą stronę ogrodu przewozić miały. Odbiliśmy. Cała ta przestrzeń miałaby charakter trekkingowy. Naprzeciw nas jest właśnie wyspa Obelisku, na którą popłyniemy. Stamtąd zakładamy, że można by było wykonać prom ręczny, który spowodowałby to, że będzie można przepłynąć na półwysep, który jest po prawej. Kokowa budowla, która funkcjonowała jako kawiarnia. U dołu altany, podesty, miejsca, gdzie spotykali się kuracjusze, uzdrowiska pokój, które funkcjonuje od połowy XIX wieku i stąd wypływano na przejażdżki łodziami. Wcześniej oczywiście... Tu kończyła się główna oś widokowa, która wiodła poprzez herbaciarnię, poprzez park francuski. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.